Hej! Nie wiem, czy wiesz, ale umiera nas mniej w 2020 roku, niż umierało nas w poprzednich latach. Dotarły do mnie fascynujące dane i pomyślałem, że podzielę się z Tobą tymi danymi jak najszybciej tylko mogę. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Przygotowałem dla Ciebie tablicę, przygotowałem dla Ciebie liczby, żeby Ci pokazać, jak wyglądają liczby zgonów w Polsce, jak również w Nowym Jorku dla porównania, ponieważ przecież w Nowym Jorku teraz tak się krzyczy, że tam jest epicentrum wiadomo czego. I chciałbym, żebyś zobaczył te liczby i sam ocenił, i sama oceniła, jak to tak naprawdę wygląda. I tak naprawdę zastanowilibyśmy się nad tym razem, wspólnie, i poznali pięć możliwych, po prostu wymyślili pięć możliwych powodów, zastanowili się nad tym i omówili te pięć możliwych powodów, dlaczego umiera nas w tym roku mniej niż w poprzednich latach. Przypomnę tylko, że 2018 to był rok tak naprawdę bardzo tragiczny dla Polaków. Zmarło nas ponad 400 tysięcy według danych GUS-u. Niestety to były dane, które pokazały nam, w jakim stanie jest zdrowie Polaków i w jakim kierunku zmierzamy. Te liczby na świecie też były bardzo podobne. Nie wiem, dlaczego akurat ten rok był taki dość mocny, że tak powiem, o zgony, jeśli chodzi o zgony. Natomiast teraz jest coraz lepiej. I dlaczego jest coraz lepiej? Dzięki, że się witacie, dzięki za wszystkie paluchy, za serducha. Ustawię komórkę w drugą stronę, żeby pokazać Ci tablicę i pokazać Ci te liczby. Ja później wkleję jeszcze w komentarzu tabelki, które dostałem, które pokazują wszystkie te liczby. Mam nadzieję, że to będzie widać, dlatego zostań tutaj ze mną do końca, omówimy to bardzo szczegółowo. Pięć możliwych powodów, dlaczego umiera nas mniej w 2012 roku niż w poprzednich latach. Mamy coś takiego tutaj. Najpierw skupmy swoją uwagę tutaj. Mamy tutaj według Ministerstwa Cyfryzacji i według Aleksandra Wola, który prawdopodobnie pracuje w Ministerstwie Cyfryzacji, on przygotował taką tabelkę, przygotował dane. Ministerstwo Cyfryzacji zbiera dane, tak? Zbiera dane na temat tego, jak odchodzimy, kiedy i tak dalej. Wszystkie dane tam są zbierane. I uwaga, tutaj mamy okres, a tutaj mamy liczbę zgonów. I przejdziemy to bardzo dokładnie, później omówimy te rzeczy, które są po tamtej stronie. I patrzymy, marzec 2020, 36 758 Polaków odeszło. W 2019 roku, w tym samym okresie, 36 117. Natomiast 2018, aż 41 787, tak jak powiedziałem, to był najtragiczniejszy rok. 2017 było całkiem dużo mniej, 34 900. Natomiast tak jak widzisz, te liczby jakby się zmniejszają. Od marca, tutaj z kolei widać dokładnie, jak to wyglądało w poprzednich latach, a jak wygląda to w tym momencie. Od stycznia do marca 2020 odeszło 108 491 Polaków. Od stycznia do marca 2019 111 518 Polaków. Marzec, ten sam okres 2018, 116 688. Ten sam okres 2017 to jest 116,32. Czyli w tym roku zdecydowanie mniej, w tym okresie od stycznia do marca odeszło Polaków. Dlaczego? Teraz patrzymy na kwiecień, bo są dane już z kwietnia. Od 1 do 15 kwietnia 2020 17 121 Polaków odeszło. W tym samym okresie 2019 16 605. Znowu 18 króluje, 18 138 i w 17 15 979. Te dane zostały mi przesłane z Facebooka Piotra Szarama. Tam znajdziesz wszelkie odnośniki, wszelkie linki do tych informacji, które tutaj są zawarte. Czyli widać, że tendencja jest spadkowa. Można by było się cieszyć, tak? Trzeba będzie się tylko zastanowić, dlaczego ta tendencja jest spadkowa. Ale zanim zastanowimy się, dlaczego tendencja jest spadkowa, przyjrzyjmy się danym zgonom z Nowego Jorku. Nowy Jork, tygodnie od 1 do 15 tygodnia, czyli te wszystkie tygodnie, które teraz włączają również do tego kwarantannę, pandemię i tak dalej, która została określona. I tutaj mamy dane z przedostatnich 6 lat. Nie będę tych wszystkich liczb wymieniał, ale zobacz, te liczby około 800 tysięcy, 840, 825, 866, prawie 900 tysięcy w 2018 roku, 2019 865 i w tym roku 848. Ta liczba praktycznie w ogóle nie odbiega od poprzednich danych, a wręcz przeciwnie, jest niższa w porównaniu do 2018, nawet 2019, 2017, bardzo zbliżona do 2015. Także w zasadzie jest tylko lepiej było w 2014 roku. To o co tutaj chodzi? Dlaczego umiera nas mniej? I komu powinniśmy za to wszystko teraz podziękować? Przede wszystkim, pierwsza rzecz, no to jest mniej wypadków na pewno samochodowych na drogach. Dlaczego? Dlatego, że mniej jeździmy, tak? Mniej jeździmy, jest mniej wypadków, mniej osób zginęło w porównaniu z poprzednimi latami. Może by się nad tym zastanowić. Może, jeśli masz taką możliwość, jeśli mamy taką możliwość, to albo zadbać o większe bezpieczeństwo na drogach,
albo na przykład nie jeździć, albo na przykład poszukać jakichś innych środków transportu, po to, żeby tych wypadków samochodowych było mniej, żeby te liczby spadały, tak? Na pewno czego jest mniej, i to też znajdziesz u Piotra Szrama na stronie, nie wyciągałem tych danych, jest dużo mniej zgonów spowodowanych z nowotworami. Także COVID-19 leczy nam nowotwory. Okazuje się, że jest mniej skutków ubocznych przy okazji chemioterapii i radioterapii. Ponieważ jeśli dobrze by się nad tym zastanowić i prześledzisz nasze programy poprzednie, to najwięcej ludzi tak naprawdę umiera na skutki uboczne brania chemioterapii czy radioterapii. Nie umiera od samego nowotworu. Tak naprawdę nikt nie umarł od nowotworu. Umiera się od leczenia nowotworów. Umiera się od to, co spowodowało nowotwór, czyli złe odżywianie i zatrucie organizmu, powstaje jakiś tam twór, wytwór i tak dalej, no i to się leczy operacyjnie, chemioterapią, radioterapią, no i wtedy niestety się zabija ludzi. Dzięki temu, że mamy kwarantannę, dużo mniej ludzi idzie do szpitala, dużo mniej ludzi jest przyjmowanych na różnego rodzaju zabiegi, mamy mniej zgonów spowodowanych z nowotworami. Na pewno jest olbrzymi ruch w kierunku naturalnych sposobów uzdrawiania. Chociażby nasze moje 90 dni, które prowadzimy. Mamy ponad 16 tysięcy osób, które zarejestrowały się do tego, żeby poprawić swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Pijemy dużo więcej soków warzywnych, zwracamy dużo większą uwagę, co jemy, jak jemy. Szukamy naturalnych sposobów, aby pozbyć się oczyszczania. Ale to, co tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, dużo mniej osób trafiło z typowymi objawami grypy i różnych objawów do przychodni. Po prostu jak miał jakiś katar, miał jakiś kaszel, przesiedziało to w domu, wziął jakiś syrop z jakiejś tam cebuli, gdzieś tam jakiegoś czosnku się najadła. To, co umiała zrobić, to, co wiedziała, to, co jej się przypomniało nagle po 30 latach, to, co robiła babcia, zrobiła jakiś tam syrop z czegoś, jakieś leczenie domowe, i mamy dużo mniej osób, które zmarły po prostu z tak zwanych objawów grypy, a tak naprawdę na leczenie tej grypy. Czy to jakieś szczepionki, czy to jakieś lekarstwa, które są zazwyczaj przepisywane w tym kierunku. Także brawo po prostu. Brawo Polacy, brawo Polacy, brawo za podjęcie decyzji. Na pewno było mniej zawałów w poniedziałek, ponieważ najwięcej zawałów w poniedziałek się odbywa w pracy, ponieważ ludzie tak się boją pracy, tak są zestresowani pracą, albo utratą pracy, albo tym, jak muszą tej pracy się po prostu wykazać, jak szef im tam każe się wykazać. Na pewno było dużo mniej zawałów w pracy, ponieważ dużo mniej osób dotarło do pracy. Dużo mniej osób musiało jechać do tej pracy, dużo mniej osób właśnie zginęło w wypadkach samochodowych, dużo mniej osób, bo nie musiało pojechać do pracy i dużo mniej osób miało zawał. No i piąta rzecz, która przyszła mi do głowy, to na pewno było mniej zabiegów i operacji i mniej powikłań z tym związanych. Ponieważ wiadomo, że nie zakładam tutaj, że lekarze chcą popełnić błędy, ale popełniają błędy lekarskie, tak? Czyli kiedy odbywa się jakiś zabieg, odbywa się jakaś operacja, na pewno część ludzi odchodzi ze względu na to, że popełniło się jakiś błąd. Może nie to się wycięło, albo nie w tym miejscu, albo po prostu ktoś się wykrwawił i tak dalej, i tak dalej. Pewnie było mniej zabójstw tak samo, bo mniej ludzi chodziło po ulicach napitych i mniej po prostu było różnego rodzaju wypadków, przypadków i tak dalej. Można by było tutaj wymieniać, ale mi te pięć przyszło do głowy jako te takie podstawowe, które oczywiście opieram również na pewnych danych, które gdzieś tam otrzymałem. I teraz pytanie do Ciebie i do mnie również. Komu podziękować za to, że mniej nas umiera? Komu teraz podziękować? Komu powinniśmy podziękować, że mniej Polaków umarło? Lub co przestać robić, aby być zdrowym? Bardzo ważne pytanie i bardzo ważne pytania. Stoimy przed czymś bardzo ważnym w naszej historii ludzkości. Stoimy przed czymś bardzo ważnym, żeby podjąć decyzję tak naprawdę, w jakim kierunku będziemy zmierzać. Wszystko jest jasne. W naszym świecie rządzą pewne schematy, które od czasu do czasu nam pomagają, ale w większości przypadków niestety te schematy są dla nas po prostu zabójcze. I może by się warto było zastanowić nad tym, żeby zamiast przekazywać pieniądze na leczenie, to może by teraz troszeczkę więcej pieniędzy przekazać na prewencję, może więcej na przykład na jakieś programy, które mogłyby uratować dużo więcej Polaków, nie tylko Polaków, ludzi na całym świecie, ponieważ tak. To, co mówiłem Ci od samego początku, od stycznia, kiedy jeszcze nie było nic wiadomo, jeśli to był tylko taki temat tabu jeszcze dla wszystkich, od samego początku mówiłem Ci, że żadna pandemia nam nie grozi, że ta pandemia to będzie tylko pandemia internetowa, że to będzie po prostu przepchnięcie jakiegoś tematu, który do końca jeszcze nie jest znany, ale wszyscy się domyślają, jakiego tematu tutaj chcemy, nie będziemy teraz tego tematu poruszać, żeby ten film nie został zdjęty i żebyśmy my znowu nie zniknęli z internetu. Natomiast chciałem Ci przede wszystkim uspokoić, bo to jest najważniejsza rzecz. Przede wszystkim Ciebie uspokoić, ponieważ umiera nas mniej niż umierało nas wcześniej. Niestety umiera nas bardzo dużo nadal, ponad 100 tysięcy Polaków w tym roku już zmarło.
ponad 100 tysięcy, dodając marzec i te 15 dni kwietnia, to mamy 125-130 tysięcy Polaków już zmarło. Mogę śmiało powiedzieć, że 80% z tych chorób udałoby się powstrzymać i moglibyśmy żyć dużo dłużej. Wystarczy, że dotrzesz do wiedzy, zastosujesz tą wiedzę, którą przekazujemy i będziesz mógł żyć dużo dłużej. Mam nadzieję, że tego chcesz. Mam nadzieję, że chcesz żyć w świecie, w którym rozsądek rządzi, a nie zakładanie maseczek, chronienie się przed czymś wymyślonym, szczepienie się przed czymś, co nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. Zrób wszystko, co masz w swojej mocy, żeby te informacje dotarły do wszystkich, którzy tych informacji potrzebują. Zrób wszystko, żeby jak najmniej ludzi się bało, ponieważ jak przestaniemy się bać, to dużo mniej krzywdy będą mogli nam zrobić. Ponieważ czego najbardziej boją się ci, którzy robią to zamieszanie? Boją się tego, że przestaniemy się bać. Kiedy przestaniesz się bać, to nie będą mogli wcisnąć ci kitu. Jeśli przestaniesz się bać, to nie będą mogli ci ładować tego kitu, którego ładują ci od rana do nocy, o tym, że musisz się bać, że potrzebujesz założyć maseczkę, że to, że tamto i tak dalej, i tak dalej. Po prostu potrzebujesz przestać się bać. Zrozumieć, że umiera nas mniej, że nie mamy się czego bać. Podobne są dane z Włochami, tak? Akurat ten obszar, zresztą omawiałem to wcześniej, który we Włoszech został wybrany, to tam rocznie umiera ponad 100 tysięcy osób. W tym malutkim obszarze Lombardii 100 tysięcy osób rocznie umiera. Na drugim miejscu jest Lazio, obszar Lazio, gdzie umiera 57 tysięcy rocznie. Także akurat Lombardia została wybrana, bo tam w Lombardii najwięcej osób po prostu umiera na choroby związane z płucami. No i tak to zostało stworzone, tak to zostało zorganizowane. I teraz jak przestaniesz się bać, to znajdziesz rozwiązanie w tych rzeczach, które przekazujemy. Zaczniesz szukać zdrowia, a nie leczenia. Zaczniesz szukać swojej drogi do zdrowia i ograniczenia rzeczy, które w twoim życiu mogą powodować to, że po prostu skracasz sobie niepotrzebnie życie. Umiera nas mniej, także wielki sukces. Na pewno umiera nas dużo mniej z naszych członków tutaj odmładzanie na surowo od już wielu, wielu, wielu miesięcy, ale mogłoby być nas dużo więcej. Dlatego zachęć wszystkich swoich znajomych do tego, żeby wprowadzili jak najszybciej te proste rzeczy, które polecamy i niech dołączają do nas, do moje 90 dni chociażby, żeby odmienić swoje życie i jeszcze go nie skracać i pożyć i pocieszyć się tym wszystkim. To tyle na tą chwilkę. Wkleję pod spodem linki, wkleję pod spodem zdjęcia z tymi informacjami, które tutaj, bo nie wiem, czy były dobrze widoczne. I do zobaczenia na następnym spotkaniu. Trzymaj się cieplutko. Cześć!